Sobota, 25 dzień stycznia. Zapraszamy na drugi sparing Śląska Wrocław podczas obozu przygotowawczego na Cyprze. Dziś wrocławianie zmierzą się z rosyjską drużyną FC Ufa. Tradycyjnie transmisję rozpoczniemy od prezentacji składów obu drużyn. Na początek Rosjanie z Ufy. W bramce Szatapiński, w obronie od prawej strony Nedelharu, Aliyev, Tabidze i Nikitin. W środkowej linii Emelhanow, Fomin, Golubew oraz Til. I w ataku Krotow razem z Wombergarem. Obie drużyny już gotowe do wyjścia na murawę. Obaj kapitanowie z podporczykami i pora na skład WKS-u. Dziś w bramce Daniel Kaiser, w obronie na prawej stronie Lubambo Musonda, w środku Piotr Celeban oraz Wojciech Golla i z lewej strony defensywy Dino Stiglec. W środku pola Jakub Łabojko oraz Krzysztof Mączyński. Przed nimi na dziesiątce Michał Chrapek. Skrzydła to Damian Gąska oraz Przemysław Płacheta i w ataku dzisiaj od pierwszej minuty Piotr Samiec-Talar. Jak pamiętamy, Piotrek w pierwszym sparingu w Trzebnicy z Miedzią Legnica zdobył bramkę, grając właśnie od pierwszej minuty. Zobaczymy, czy dziś powtórzy ten wyczyn. Poprzednio w meczu z Teplicami wywalczył rzut karny, więc jak na razie dobry ten jego okres przygotowawczy, dobrze pokazuje się w sparingach Piotrek. Zobaczymy, co dzisiaj pokaże on i cała nasza drużyna, bo liczymy, że Śląsk w tym trzecim zimowym sparingu zdoła odnieść pierwsze zwycięstwo. Jak na razie remis z Miedzią Legnica 2-2 i parę dni temu tutaj na tym stadionie porażka 1-2 z FC Teplice. Dzisiejszy mecz rozpoczyna się z delikatnym opóźnieniem. Wynika to z awarii autokaru, która przytrafiła się drużynie FC Ufy. Rosjanie nieco później dotarli na stadion, przez to spotkanie zaplanowane pierwotnie na godzinę 15 czasu lokalnego, a 14 czasu polskiego rozpoczyna się z około 15-minutowym opóźnieniem. Drużyny gotowe, czekamy jeszcze na arbitrów. Może pokrótce przedstawimy sylwetkę naszego dzisiejszego rywala FC Ufa. Jest to obecnie siódmy zespół tabeli Ligi Rosyjskiej z dorobkiem 25 punktów po 19 kolejkach. Zawodnicy z Ufy znacznie lepiej radzą sobie na swoim stadionie, gdzie zdobyli 15 z tych swoich 25 oczek. Co ciekawe, Ufa w meczach z udziałem tej drużyny pada bardzo mało bramek, bo zdobyli ich tylko 16. To jest to trzeci najsłabszy wynik w lidze, ale stracili za to 17. Lepszym wynikiem może pochwalić się tylko liderujący, otwierający tabelę Zenit Sankt Petersburg. Zenit zresztą zdecydowanie dominuje w lidze. 45 punktami ma 10 oczek przewagi nad wiceliderem. Podobna sytuacja jak w lidze czeskiej, o której mówiliśmy przy okazji poprzedniego sparingu z FC Teplice. Tam również Slavia Praga ze zdecydowaną przewagą nad resztą stawki. Jak wiemy, w polskiej lidze te różnice są bardzo małe i między pierwszym a dziewiątym zespołem w tabeli jest 8-9 punktów. W lidze rosyjskiej jest tych punktów różnicy ponad 20. Są już sędziowie, zawodnicy wychodzą na murawę i za chwilę rozpoczynamy drugi sparing Śląska podczas przygotowań na Cyprze. Jesteśmy w Larnace, na tym samym stadionie, na którym kilka dni temu mierzyliśmy się z FK Teplice. Śląsk w tradycyjnym ustawieniu 4-2-3-1. W środku pola ponownie Krzysztof Mączyński, tak samo jak w meczu z Czechami ostatnio. Jego partnerami są dzisiaj Jakub Łabojko oraz Michał Chrapek. Poprzednio byli to Diego Żywulić i Robert Pich. Zmiany również w linii defensywnej oraz kolejny na prawej stronie obrony. Sprawdzony zostanie Lubambo Musonda. Grał na tej pozycji już z Miedzią, jeszcze w Polsce, w tym okresie przygotowań przed wyjazdem na obóz. Zagrał wtedy naprawdę przyzwoicie i dzisiaj jesteśmy ciekawi, jak sprawdzi się na tle mocniejszego rywala. Można powiedzieć, że na papierze wydaje się, że najmocniejszego naszego przeciwnika podczas tych przygotowań. Zespół z górnej połowy bardzo silnej Ligi Rosyjskiej. Także Lubambo będzie miał na pewno dobrą okazję do pokazania się.
przede wszystkim pokazania tego, jak rozwinął się w tym aspekcie defensywnym. Bo w ofensywie wiemy, pokazał to również z Teplicami, że potrafi zrobić sporo zamieszania, sporo tam zagrożenia na skrzydle. Wtedy z Teplicami ustawiony był właśnie na boku pomocy. Dziś jest prawym defensorem WKS-u. Spotkanie rozpoczną wrocławianie. Jest już Piotr Samiec, Stalar na środku. My pierwszą połowę rozegramy piłkami dostarczonymi tutaj na Cypr przez Śląsk, tymi, którymi wrocławianie trenują na co dzień. Druga połowa będzie rozegrana piłkami przywiezionymi przez FC Ufę. Zawodnicy Witosława Lawiczki gotowi. Drużyna Wadiwa Jewsiejewa, bo tak nazywa się trener rosyjskiej ekipy również. Sędziowie także, bramkarze. I możemy zaczynać. Liczymy, że wrocławianie, jak wspominałem, dziś powalczą o zwycięstwo i w tym trzecim sparingu będziemy mogli cieszyć się z wygranej, bo jak podkreślają i piłkarze, i sztab szkoleniowy Śląska, mimo że są to sparingi, nie są przyznawane za to punkty, wynik jest dla nich istotny i w każdym meczu walczą o wygraną. Nie ma mowy o jakimś odpuszczaniu czy stwierdzaniu, że wynik nie był istotny. Piłka w środku pola, Mączyński do Musondy. Pokazał się Chrapek, zgranie z pierwszej piłki, znowu Musonda. Łabojko, dobry, przytomny przerzut na lewo do Stigleca. Jest tam Płacheta, no dwójka Stiglec, Płacheta w rundzie jesiennej bardzo dobrze się prezentowała po tej lewej stronie Śląska Wrocław. Wiele krwi napsuła naszym przeciwnikom. Musonda, znowu z Chrapkiem. I wycofanie do Piotra Celebana. Dziś Piotr Celeban w pierwszym składzie. Jego partnerem Wojciech Golla, pamiętamy, Wojciech Golla nie wystąpi w spotkaniu z Lechią Gdańsk inaugurującym tą rundę wiosenną w wykonaniu Śląska Wrocław. Z tego powodu, jak mówił po sparingu z Teplicami trener Witosław Lawiczka, właśnie ten sparing z Czechami wyglądał w ten sposób, że na środku defensywy znalazł się Izrael Puerto z Mariuszem Pawelcem. Właśnie Golla teraz do Stigleca. On z Płachetą. Jakub Łabojko. No, Jakub, delikatny uraz podczas tych przygotowań. Podczas przygotowań jeszcze we Wrocławiu. Nie uczestniczył w pełni we wszystkich treningach, ale na szczęście trwało to bardzo krótko i chyba już w pełni trenuje, w pełni zdrowy. I dzisiaj oglądamy go od pierwszej minuty na boisku. Słyszymy tutaj pokrzykiwania, czy piłkarzy, czy kibiców. Jest Michał Chrapek. Babojko. Pocheta ze Stiglecem. Będzie out dla Śląska, wycofanie do Wojtka Goli. Mączyński, Gąska. No Gąska dobrze pokazał się w pierwszym spotkaniu tutaj na Cyprze z Teplicami. Wówczas operował głównie na lewym skrzydle, dziś widzimy go po prawej stronie. Gola, ładne zagranie do Płachety. Złapał piłkę przed linią końcową jeszcze nasz skrzydłowy. Jest tam Dino Stigles do pomocy. Próbował zagrywać do niego Płacheta, ale zagrał nieznacznie za mocno i piłka opuściła boisko. Jak wspomniałem, drużyna trenera Jewsiejewa jest jakby znana w tym sezonie z dobrej gry defensywnej, tylko 17 straconych goli. Widzimy, że dzisiaj Śląsk to konto bramkowe Ufy jakoś napocznie. Zdoła strzelić gola czy kilka goli. W meczu z Miedzią to były dwie bramki w naszym wykonaniu, obie po strzałach głową Wojciecha Golli i Piotra Samca Talara.
Tutaj na Cyprze przeciwko Teplicom trafił z rzutu karnego Krzysztof Mączyński. Dzisiejszy przeciwnik Śląska, jak podkreślałem, silna drużyna z Rosji, siódme miejsce. Ale jak to często bywa w sparingach, czasem ta siła drużyny z ligi nie przekłada się na mecze sparingowe. Jest wystawiany skład, czy to rezerwowy, czy taki troszeczkę pomieszany. Może czasem zostają młodzieżowcy. Dziś UFA w właściwie najsilniejszym składzie. Można powiedzieć, że tylko bramkarz to nie jest taki pierwszy wybór na co dzień w rozgrywkach ligowych. Tym bardziej więc trudne wyzwanie dla Śląska, ale i bardzo dobry sprawdzian tego, na jakim poziomie wrocławianie są w tym momencie, czego jeszcze brakuje, jaka praca już procentuje. Będzie out dla Śląska teraz, Musonda. Do Sansa Talara. Nie zdoła jednak przyjąć piłki nasz młody napastnik. I piłka w posiadaniu UFY. Jest teraz piłka przed naszym polem karnym. Dobrze jednak tam Musonda do spółki z Łabojko blokowali ten strzał. Uderzał Krotow. I nie musiał się wykazywać umiejętnościami Daniel Kaiser. Dla Daniela to też pierwsze spotkanie w tym okresie przygotowawczym, zimowym. I w Legnicy, i tutaj z Teplicami spotkania rozpoczynał w bramce Matusz Putnocki. Przeciwko Miedziance w drugiej połowie między słupkami pojawił się Darek Szczerbal, więc dla Daniela Kajzera to, jak wspomniałem, pierwsza okazja. Paweł Nikitin teraz przy piłce, kapitan drużyny z UFY. Dobrze teraz Piotr Celewan w obronie uprzedził przeciwnika i odebrał piłkę czysto. Bombergar nie zdał dojść do futbolówki, bo bardzo dobrze tutaj wyskoczył przed niego nasz stoper. I Śląsk przy piłce. Babojko przerzut do Damiana Gąski. Podłącza się do akcji Lubambo Musonda. No to na pewno będzie jego mocna strona, jeśli zagra na prawej stronie obrony. Podłączanie do akcji ofensywnych, ta gra w ataku. Kwestia jest, żeby jak najlepiej, jak najszybciej zdołał zyskać jak najwięcej tych defensywnych umiejętności. Musonda. Nie zdecydował się na dośrodkowanie, wycofał do Mączyńskiego. Cierpliwie Śląsk teraz rozgrywa tę akcję na połowie rywala. Mączyński przerzut do Stigleca. Bardzo dokładna piłka. Stiglec od razu oddał do Płachety. Płacheta uderzenie. Celny strzał, zbyt lekki, by zaskoczyć Szafińskiego. Ale celny strzał to u Damian Gąska, nie Przemysław Płacheta. Zamienili się miejscami zawodnicy Śląska. Może z tego powodu zaskoczyli nieco Rosjan. Zaskoczyli również mnie, bo pomyliłem ich nazwiska. Także mamy pierwszy celny strzał w wykonaniu Damiana Gąski. Dobre tam w tej akcji podanie Krzysztofa Mączyńskiego. Bardzo dobrze również Dino Stiglec z pierwszej piłki dokładnie dograł do Gąski. On uderzył zza szesnastki, ale nie mógł mieć problemów z tym uderzeniem bramkarz UFY. Teraz UFA spróbowała prawym skrzydłem przedrzeć się przez naszą linię obrony, ale nieudane to podanie i znów Śląsk w posiadaniu piłki. 10. minuta spotkania, tak na razie można powiedzieć, że ten początek dla Śląska. Wrocławianie częściej operują piłką, częściej przedostają się w pobliże pola karnego bez jakichś stuprocentowych okazji, ale ta gra na pewno, ten początek meczu na pewno wygląda znacznie lepiej niż początek spotkania z Teplicami, bo tam z kolei
ten początkowy kwadrans, 120 minut, to był najsłabszy moment Śląska w tamtym spotkaniu. Drużyna trenera Jewsiejewa, jak wspominałem, dobrze radzi sobie, szczególnie w defensywie. Nic z tym dziwnego, bo sam szkoleniowiec drużyny z Ufy był w swojej karierze właśnie obrońcą. Grał na prawej stronie defensywy. Większość kariery w Spartaku i Lokomotywie Moskwa. 16 razy wystąpił nawet w reprezentacji Rosji, więc prezentował bardzo wysoki poziom i stara się ten poziom, przynajmniej gry defensywnej, przełożyć na grę swojej obecnej drużyny prowadzonej przez siebie. Udaje mu się to, jak wspomniałem, druga najlepsza defensywa Ligi Rosyjskiej, to właśnie FC Ufa. Wrocławianie wznowią grę rzutem z autu przy własnym polu karnym. No, podeszli do pressingu zawodnicy z Rosji, cała drużyna i Rosjan, i Polaków na naszej połowie. Ukazuje się tam Chrapek. Zagrał do Łabojki Stiglec. Łabojko dobrze głową przedłużył tę piłkę, ale nie doszedł do niej Samiec Talar i przejmują Rosjanie. Bardzo dobrze teraz Przemek Płacheta odebrał piłkę, obiegł rywala, utrzymał w boisku futbolówkę. Ciągle Płacheta schodzi do środka, teraz wykorzystuje swoją szybkość, technikę, utrzymanie piłki do Mączyńskiego. Mączyński z dystansu, poślizgnął się trochę nasz kapitan, zablokowane to uderzenie, ale Śląsk ciągle przy piłce. Łabojko do Musondy. Płacheta. Dobry teraz dribbling przed polem karnym Przemysława. Podanie jednak niedokładne, ale dobrze pokazał się Mączyński. Odzyskał piłkę, znowu Płacheta. Tym razem już spróbował uderzenia nasz skrzydłowy, ale zablokowano ono przez kapitana drużyny rosyjskiej i piłka wybita na rzut rożny. Przemysław Płacheta ustawia piłkę w narożniku, krótko do Krzysztofa Mączyńskiego. Mączyński z powrotem do Płachety. Musonda, on dośrodkuje w pole karne. Wojciech Gola, uderzenie, ale ta piłka przelatuje nad poprzeczką, ląduje tam na dachu bramki Szafińskiego i znowu golkiper Ufy z 5 metra. Krótkie rozegranie, teraz Śląsk ma okazję do pressingu, ale już długie wybicie. Niedokładne, przyjmuje piłkę Musonda. Chrapek z pierwszej piłki do Mączyńskiego. Jest tam na lewej stronie Dino Stiglec. Może znów Mączyński zdecyduje się na taki przerzut. Nie, krótko z Chrapkiem. Płacheta. Znowu Mączyński. Chrapek, teraz Płacheta. Piłkę na lewej nodze. Zdecydował się na dośrodkowanie, ale niedokładna ta wrzutka naszego skrzydłowego i na chwilę przejęli piłkę zawodnicy Ufy. Znowu Śląsk i Musonda na prawej stronie. Sonda 11 spotkań w rundzie jesiennej PKO Ekstraklasy bez bramki. Trochę nierówna ta forma Sondy była jesienią. Pokazywał naprawdę, miał dobre mecze, pokazywał dobrą formę, ale przeplatał to słabszymi spotkaniami. I co często podkreślają również i trenerzy, widzą i kibice, że brakuje w tych jego akcjach efektywności. Brakuje mu asyst i brakuje bramek, bo w Śląsku Wrocław nie zdobył jeszcze żadnej bramki, a jest już tutaj od blisko roku. Chrapek teraz wszedł do boku, nasz środkowy pomocnik, do Mączyńskiego. Kolejny przerzut naszego kapitana, dokładny, do Płachety. Dobrze przyjmuje piłkę Przemek Płacheta. No wiemy, że szybkość to swoją drogą, ale i technika to jest mocna strona skrzydłowego. Stiglec. No, a Bojko z Celebanem. Wojtek Gola teraz. Teraz on z takim długim przerzutem w stronę Michała Chrapka. Niezła piłka, zdołał do niej dojść Michał Chrapek, ale
nie trudno mu było przyjąć dokładnie, przejęli to Rosjanie tylko na moment, po raz kolejny. Nie są w stanie jakiejś dłuższej akcji rozegrać zawodnicy z Ufy. Szybko odbierają piłkę podopieczni Witesława Lawiczki. Oliver Thiel, zawodnik z Luksemburga, reprezentant tego kraju. Utrzymał się przy piłce i będzie ona rzutem z autu wznawiana do gry. FC Ufa to klub bez jakichś oszałamiających sukcesów, ale też warto podkreślić, że klub bardzo młody, bo powstał tak na dobrą sprawę w 2010 roku na bazie jak gdyby drużyny Dynamo Ufa. Bardzo szybko, bo już po sezonie 2013-14 wywalczył awans do najwyższej klasy rozgrywkowej w Rosji i utrzymuje się tam do dzisiaj. Najwyższe miejsce w lidze to szósta pozycja w sezonie 2017-18. Dzięki temu pokazali się w kolejnych rozgrywkach w kwalifikacjach Ligi Europy, ale odpadli dosyć szybko po dwóch meczu z mocnym przeciwnikiem, z Glasgow Rangers. Kaiser teraz przy piłce. Był tam Wombergar koło niego, nie mógł tutaj ten Kaiser pozwolić sobie na żaden błąd. Dobrze w środku pola zostawił się Samiec Stalar, został sfaulowany i wrocławianie szybko wznawiają grę. Za szybko, jak orzekł arbiter, i jeszcze raz od środku pola będzie musiał ustawić piłkę WKS Śląsk. Musonda z Mączyńskim, Michał Chrapek, ale podwajany tutaj bardzo szybko Michał Chrapek, nie był w stanie nawet obrócić się z piłką w stronę bramki przeciwnika, wycofał do tyłu do stoperów, wycofuje teraz również Musonda do Kaisera. Kaiser na lewo w kierunku Stiglitza, ale niedokładnie. Odbijali tam głowami kolejno zawodnicy z Ufy i ze Śląska i ostatecznie będzie out dla WKS-u. Płacheta. Mączyński. Piotr Celwan wyjaśnia sytuację. Piotr Samiec-Stala teraz. Gąska na lewej stronie próbował efektownie tam okiwać przeciwnika, nie wyszło i przy piłce Rosjanie. Krotow podaje na skrzydło, tam radzi sobie jednak Stiglitz. Agresywnie tam zagrał Przemysław Płacheta w defensywie. Ucierpiał jeden z zawodników rosyjskich. Jest teraz opatrywany Rosjanin. Chyba nic poważnego mu się nie stało. Wstaje o własnych siłach i miejmy nadzieję, że będzie mógł kontynuować za chwilę grę. 20 minut tego meczu za nami. Jak na razie przewaga Śląska. Wrocławianie częściej pod bramką przeciwnika. Lepsze te akcje, bardziej tak cierpliwie budowane. Na razie bez goli, bez jakichś groźniejszych sytuacji. Można tutaj chyba wyróżnić tylko ten strzał Damiana Gąski, który choć celny, to nie był jakoś bardzo groźny.
ale gra w UKS-u na pewno może się podobać znacznie bardziej niż w tym meczu z Teplicami, zwłaszcza niż na początku meczu z Teplicami. Krotow opatrywany przez chwilę za linią boczną wraca już na boisku, więc gramy 11 na 11. Pressing teraz Ufy, Daniel Kajzer, długie wybicie w stronę Samca Talara, przegrywa nasz zawodnik pojedynek główkowy, ale piłkę odzyskał mu Sonda, wydawało się, że był tam faulowany właśnie przez Krotowa, sędzia orzekł inaczej i ciągle w posiadaniu piłki Rosjanie. Aliw teraz na lewym skrzydle. Fomin. Już piłka po drugiej stronie Nedelharu. Pośrodkowanie i pewna interwencja dobrze ustawionego Daniela Kajzera. Szybko znawia grę nasz bramkarz. Długie zagranie w stronę Samca Talara. Ta piłka skozowała tuż przed nim i przeskoczyła nad naszym napastnikiem. Tabidze na lewo do Alijewa. Dobrze Przemek Pocheta wrócił, pomógł tam w defensywie Musondzie. Teraz bardzo dobre zagranie Mączyńskiego w odbiorze. Piłka do Chrapka, Pocheta teraz. Chrapek, Mączyński, kolejny przerzut do Dino Stigleca. Trochę do tyłu ta piłka i musiał się po nią wrócić Chorwat, ale utrzymał się w jej posiadaniu Śląsk. Znów Mączyński. No, pokazywał się tam Pocheta, próbował takiego wyjścia do prostopadłej piłki, nie zdecydował się na zagranie Krzysztof Mączyński. Chyba dobrze, bo sporo tam zawodników było w pobliżu Przemka i podanie musiało być bardzo dokładne i Przemek musiałby idealnie tam wejść między defensorów, by zdołać przejąć tę piłkę. A tak Śląsk ma rzut z autu na wysokości pola karnego. Musonda. Gąska wrócił teraz na prawe skrzydło. Znowu Musonda. Łabojko naciskany przez zawodników z Rosji zdecydował się na cofnięcie piłki aż do Daniela Kajzera, który teraz na 20 metrze od swojej bramki. Nie jest specjalnie naciskany nasz goalkeeper, może zastanowić się, gdzie tę piłkę zagrać. Długi wykop w kierunku Samca Talara i Płachety. Płacheta walczył tam w pojedynku główkowym, nie zdobył jednak tej piłki. Tabidze, lewa strona FC Ufy. Dobrze w defensywie wrocławianie. Ostatecznie Musonda obił bramka zawodnika rosyjskiego i aut dla Śląska. Szuka tutaj komu wyrzucić, do kogo wyrzucić tę piłkę Musonda. Próbował do Chrapka. Jest Śląsk przy piłce Mączyński, Stiglec. Ucieka tam Przemek Pocheta. Zobaczymy, czy dogra właśnie do niego Chorwat. Dynamiczne wejście Dino Stigleca. Uderza lewą nogą. Zablokowany ten strzał i piłka wychodzi na rzut rożny. Sprawna ta kontra Śląska. W środku pola Mączyński dobrze podał do Stigleca. On przeprowadził właściwie całą akcję przez kilkadziesiąt metrów, prowadząc piłkę przy nodze. Nie zdecydował się na podanie tam do boku, do Pochety. Uderzył sam. No wiemy, że uderzenie z dystansu to jest coś, co Dino Stigles na pewno potrafi robić i pokazał to już błyskawicznie, bo w pierwszej kolejce tego sezonu, zdobywając zwycięską bramkę z Wisłą Kraków, potem strzelił również gola z rzutu wolnego sprzed pola karnego podczas pamiętnych derbów z Zagłębiem Lubin, zakończonych wynikiem 4-4. Rzut rożny, Mączyński przy piłce. Krótko do Płachety, to Płacheta dośrodkowuje, jest tam Celeban, jest Wojciech Golla. Wszedł do piłki, ale nie odbiła się ona tak, jak chciał tego nasz stoper. Jest Chrapek. Wycofanie do Musondy. Odskoczyła trochę piłka, ale utrzymał się w jej posiadaniu Musonda.
Zagrywał do chrapka, no ale wiedział Michał, że był na spalony i nie przejmował tej piłki. Zostawił ją mu w sądzie, licząc, że może jeszcze Zambijczyk zdoła złapać ją przed linią końcową. Nie udało się. Ale ostatnia minuta, dwie, to jest Śląsk-Wrocław cały czas w okolicach pola karnego, od tego strzału Stigleca przez rzut rożny, potem akcję chrapka z Musondą. I znów Śląsk przy piłce. Golla, Stiglec. Pokazuje się Kuczyński, no dużo jest zagrań do kapitana, właśnie tak jak wspomniałem, pokazuje się do gry, wychodzi na pozycję i pełni rolę takiego troszeczkę cofniętego rozgrywającego, nie operującego na pozycji numer 10 tuż przed polem karnym, troszkę głębiej w środku pola. Wiem, że potrafi to robić Krzysztof, świetnie pokazywał to nie tylko w barwach Śląska, ale i innych drużyn, i jak pamiętamy wszyscy w barwach reprezentacji Polski, w której grał m.in. na Euro 2016, pomagając również biało-czerwonym w awansie do ćwierćfinału. Daniel Kaiser, teraz dłuższe wybicie na prawą stronę, niedokładne, ale dobrze przyjął piłkę Łabojko. Teraz podanie Mączyńskiego zablokowane, mogła być to niezła szansa dla Ufy, gdyby trochę szybciej przedostali się zawodnicy bez piłki na połowę Śląska. Było tam jednak tylko dwóch zawodników rosyjskiej drużyny, a kilku więcej w białych koszulkach piłkarzy Śląska, i Rosjanie nie zdecydowali się na taki szybki atak po tym odbiorze w środku pola. Wycofali piłkę do tyłu. Tabica teraz naciskany przez Gąskę. Długie wybicie i Wojciech Gola. No, gra głową. To jest bardzo mocna strona. I Wojtka Goli, i Piotra Celebana, dwóch naszych stoperów dzisiaj. Piotr Celeban, najskuteczniejszy obrońca w historii, w tej historii Śląska Wrocław, najwięcej bramek zdobył. Wiele z nich właśnie po strzałach głową. Na Wojciech Gola, jak pamiętamy, dwie bramki jesienią. No i również gol w niedawnym sparingu z Miedzią Legnica. Mączyński zagrywał tam do Płachety. Uprzedzony nasz skrzydłowy i będzie rzut z autu. Stiglec wznawia grę do chrapka. Próbował momentalnie oddać chrapek właśnie do Stigleca, jednak niedokładnie, i jest out. I już teraz out dla Ufy. Chrapek i sam Stalar w pressingu. No i opłaciło się to. Chrapek odbił piłkę i będzie out, i okazja, żeby większą liczbą piłkarzy przedostać się na połowę rywala i tam spróbować odebrać ją blisko pola karnego. No i właśnie, udało się to. Krzysztof Mączyński. Na skrzydle pojawił się teraz nasz kapitan. Próbował tam zagrywać do Samca Talara. Wybita piłka, ale znów w jej posiadaniu Śląsk. Mączyński z chrapkiem. No, Stiglec pokazał się tam, ale drugi raz chrapek ze Stiglecem. Jakoś nie do końca się zrozumieli, nie do końca dokładnie zagrali tę piłkę i traci ją Śląsk. Dino Stiglec, jak wspomniałem, jest 7-2 bramki, no i bardzo dobre recenzje, bardzo dobre oceny chorwackiego obrońcy. Od razu, momentalnie wywalczył sobie miejsce w składzie, pokazał, że ten wybór trenera na postawienie właśnie na niego od pierwszej kolejki to była bardzo dobra decyzja. No i boczny obrońca, można powiedzieć, był jednym z najlepszych zawodników Śląska jesienią. Teraz to jednak nie Stiglec wykona ten rzut wolny, gdyby piłka była po drugiej stronie boiska, może on zdecydowałby się na uderzenie. Dosyć daleko jednak do bramki, jest tam Krzysztof Mączyński i Przemysław Płacheta. Mączyński to prawa noga, Przemek Płacheta lewa, zobaczymy, kto zdecyduje się na dośrodkowanie, może będzie krótkie zagranie. Płacheta przebiega nad piłką, Mączyński podaje, próbował tam Gąska, złapał jeszcze piłkę, Jakub Łabojko uderzył
lewą nogą, bardzo nim celnie. Nie wyszło to pewnie wszystko tak, jakby chciał Śląsk przy tym rzucie wolnym. Był jednak strzał, trochę sytuacyjna piłka. Jakub uderzył bez zastanowienia, słabszą lewą nogą. Nieudanie, ale na pewno warto próbować takiej sytuacji. Pamiętamy przecież bramkę Jakuba w meczu z Piastem Gliwice. Śląsk ograł mistrza Polski 3-0 i jednego z goli strzelił właśnie Kubała Bojko. Po takim strzale sprzed pola karnego był tam rykoszet, błąd bramkarza. No i wydawało się, że może nie jakiejś bardzo groźnej sytuacji. Była bardzo ważna bramka, dlatego nie można jakoś specjalnie ganić Kuby za próbę tego strzału przed chwili, bo bez strzałów goli na pewno się nie zdobędzie. Musonda właśnie do Bojki. Kuba na lewo do Dino Stigleca. Tam też Przemek Płacheta chyba nie dostrzegł go Dino Stiglec i sam przejmował tę piłkę. Myślę, że Przemkowi byłoby ją trochę łatwiej opanować. Dino nie zdoła tego zrobić, wyszła z futbolówka za linię boczną. Szybki odbiór Mączyńskiego. Płacheta dobrze tam obrócił się z piłką, minął przeciwnika, no wykorzystuje tę szybkość. Widać, że nie mogą go złapać obrońcy Ufy. Płacheta wzdłuż pola karnego. Damian Gąska nie sięgnął tej piłki. Ciekawa akcja, dobra, jeszcze Śląsk przy piłce. Musonda znowu do Gąski. Gąska uderza nad bramką, uderzenie prawą nogą. Dwukrotnie pokazał się w polu karnym skrzydłowy Śląska z numerem 25. Zakończyło się to bramką, ale ta akcja Przemysława Płachety naprawdę świetnie tam lewym skrzydłem popędził. Nasz skrzydłowy zagrał do środka, zszedł tam właśnie do środka przed bramkę Damian Gąska. Nie sięgnął jednak tej płasko zagranej piłki. Po chwili miał jeszcze okazję z takiego półwoleja na uderzenie. Było ono może nie aż tak niecelne jak to Jakuba Łabojki sprzed chwili, ale na pewno była to też również lepsza pozycja Gąski i szkoda, że ta piłka poleciała nad bramką. Jest pełna kwadrans do końca pierwszej połowy, 0-0. Teraz dobre, długie podanie za linię obrony do Tila. Trochę jednak wyrzucił się z tą piłką na bok. Teraz zagranie do środka w pole karne. Piętka, jest strzał, ale jest dobry blok. Któregoś z naszych defensorów nie widziałem dokładnie, może to był Wojciech Gola. Blisko naszej bramki znaleźli się Rosjanie, to rzadkość w tej połowie. Zdołali oddać strzał, ale Dani Kajzer nie musiał interweniować. No nie chcę powiedzieć, że bezrobotny idzie Dani Kajzer, bo miał parę tam wybić, parę podań na jakieś interwencji po strzałach nie musiał pokazywać. Teraz mogło być groźnie, ale na spalonym Wombergar. Kajzer wznawia długim wybiciem. Samiec Taler wygrał pojedynek główkowy, zagrał tam do przodu w stronę Gąski, on nie dopadł jednak do tej piłki. Bombergar do Tila na skrzydło. Nadal Haru jest tam, już jest w polu karnym, blokuje Łabojko i przejmuje piłkę w Wojciechu. Dobrze w defensywie wrocławianie, ale troszeczkę przyspieszyła teraz Ufa w ostatnich minutach. Trzecia akcja, w której piłka znajduje się w naszym polu karnym. Dobre kilkanaście minut nie było jakiegokolwiek zagrożenia pod bramką Kajzera. Teraz troszeczkę się tam zakotłowało w ostatnich minutach. Fomin teraz podawał. No Fomin, świetna runda jesienna młodego zawodnika. Bardzo wysoko oceniany ten gracz. Trzy gole, co ciekawe, trzy gole wystarczy, żeby być najlepszym strzelcem Ufy jesienią.
Będzie korner dla drużyny rosyjskiej. Jest tam zagranie naszego kierownika Zbigniewa Słowodziana, który pomógł Rosjanom rozpocząć grę, by nie musieli wędrować daleko po piłkę. Wspominałem to w meczu z Teplicami, że ten stadion otoczony bieżnią lekkoatletyczną i gdy piłka wypadnie gdzieś daleko, to trzeba troszeczkę po nią podreptać. Dośrodkowanie. Piotr Celeman tam najlepiej w polu karnym wybił piłkę przed szesnastkę. Opanował ją Chrapek i już w jej posiadaniu Mączyński. Mączyński do przodu w poszukiwaniu Płachety. Nie udało się, ale piłkę przejmuje Łabojko. Mambo mu sądać, zdoła opanować golówkę, tak. Jest Samiec Talar. Przy bocznej linii nasz napastnik. Trzymuje się przy piłce. Ładnie tam ominął rywali podaniem. Szukał Jakuba Łabojki. No nie był faulowany nasz defensywny pomocnik. Wydawało się, że przewracany tam Kuba przez rywali. Sędzia zdecydował, że o ile był przewracany, to nie przekraczając przy tym przepisów zrobili to Rosjanie i nie odpisał rzutu wolnego. Widzimy na rozgrzewce już nasi zawodnicy. Na pewno w drugiej połowie będziemy oglądać zmiany. Nie będzie to może zupełnie inna jedenastka, ale kilka zmian na pewno już w przerwie się pojawi. Zobaczymy, na kogo zdecyduje się Witesław Lawiczka. Kilku zawodników dzisiaj dostało wolne od meczu, nie ma ich na ławce rezerwowych. Są to głównie ci piłkarze, którzy mają najwięcej minut w nogach po spotkaniu z Teplicami. Między innymi Robert Pich, Kamil Dankowski. Mączyński z Musondą teraz. Samy Stalar niedokładnie przyjął piłkę, odbiła się ona chyba nie w tę stronę, którą chciał nasz 18-letni napastnik. Jest out dla Ufy. Wznawia Aliyev z zabocznej linii. Ale nie ma komu podać. Dobrze ustawieni w defensywie wrocławianie. Zagrywa tam do Tila na skrzydło, ale Piotr wtedy błyskawicznie zabiera piłkę Luksemburczykowi. I to Chrapek teraz ewidentnie zagrywał ręką na zawodnik. Próbował sobie pomóc, by przeprowadzić tę piłkę w stronę pola karnego. Nie umknęło to jednak uwadze arbitra i jest wolny dla Ufu. Ta widzę. W środku pola z Fominem. Piłka na prawym skrzydle. Wyśrodkowanie. Jestem Piotr Celeman. No może nie do końca zrozumiał się tutaj z Danielem Kajzarem, bo myślę, że nasz bramkarz mógł tą piłkę złapać. Ale najważniejsze, że Piotr zagrał dokładnie i nie dopuścił tutaj rywala do tej piłki. Wybił ją za końcową linię i będzie tylko rzut rożny, a nie bramka samobójcza czy jakaś groźna akcja dla Rosjan. Jest dośrodkowanie. To zawodników skakało w górę, między innymi właśnie Piotr Celeman. Uderza Nikitin i Daniel Kajzer bez problemów łapie piłkę. Szybkie wznowienie akcji w stronę Płachety. No i błąd obrońcy i jest Przemek Płacheta w posiadaniu piłki. Zobaczymy, jest tam w środku pola Samiec Talar. Jest Chrapek, do niego piłka. On do Samca Talara. No, to była dobra akcja. Blisko tego, by tu Samiec Talar uderzył głową z kilku metrów przed bramką, uprzedzony jednak przez defensorów. Podanie Michała Chrapka kropla w krople przypominało to zagranie ze wspomnianych już dzisiaj derbów Dolnego Śląska, gdzie w 90 minucie właśnie w podobny sposób zagrał do Exposita. On wyrównał stan meczu na 4-4. Płacheta dośrodkowuje, zablokowany to podanie i będzie rzut rożny. Michał Chrapek pokazywał i w tych derbach, i nie tylko, że dysponuje świetną techniką, potrafi bardzo dokładnie dograć piłkę, uruchomić
partnerów z ofensywy, czy na skrzydłach, czy napastników. Sam również dwukrotnie znajdował drogę do bramki przeciwnika jesienią. Mączyński, dośrodkowanie. I tam Gąska nie zdołał oddać strzału. Śląsk jednak ciągle przy piłce. Stiglec. Wojciech Gola teraz w roli prawoskrzydłowego. Wracają na pozycję wrocławianie. Wraca Piotr Celeban. Wojciech Gola. Musonda przesuwa się ze środka pola do boku. No i budują kolejną akcję. Podopieczni Witosława Lawiczki. 5 minut do końca pierwszej połowy. Daniel Kaiser. Dobrze, przytomnie, dokładnie. Nie zagrał drugiej piłki, tylko takie krótkie podanie do Jakuba Łamojki. Michał Chrapek. Szukał tam strzałka Płachety. Nie wyszło, ale znowu Śląsk. Przy piłce. Piotrek Celeban, tutaj widzimy, zasłania się trochę od słońca. No bardzo słonecznie i bardzo ciepło jak na tę porę roku. Dzisiaj w Larnace 14 stopni tutaj temperatura powietrza. Myślę, że w słońcu odczuwalna na pewno jeszcze większa. Na pewno przyjemniej jest grać w takiej temperaturze niż w mrozie. Ale to mocno świecące słońce może czasem utrudnić pracę, czy to defensorom, czy na zwłaszcza bramkarzom. Alijew z boku teraz, po lewej stronie. I dobra interwencja Celebana. Bojko do Samca Talara. Jest Przemek Płacheta, no nieszczęśliwie ta piłka odbita tam od jego pięt. Biegł Przemek w stronę pola karnego. Mogła być niezła akcja, bo dobre zagranie Łabojki do Samca Talara. On też ciekawy pomysł z zagraniem do Płachety. Nie udało się to jednak. No brakuje dzisiaj Śląskowi trochę tej efektywności, tego wykończenia. Wspominał o tym trener Lawiczka po meczu z Teplicami. Dzisiaj może nie było wiele jakichś stuprocentowych szans, ale gdy już Śląsk pojawia się pod polem karnym, to była okazja do strzałów. Nie wychodziło to wszystko tak, jak na pewno by chcieli, czy trenerzy, czy sami zawodnicy. W związku z tym Śląsk mimo takiej optycznej przewagi nie udokumentował jej bramki. Tak na razie. Łabojko niedokładnie teraz. Defensywny pomocnik Śląska walczył tam z Fominem. Pomógł mu Celeban. Bardzo dobrze teraz Piotr Celeban. Taki jeden ślizg, od razu drugi. Nawet nie zdążył wstać nasz stoper. Ale to bardzo było potrzebne, by tak błyskawicznie zareagować. Dzięki temu Śląsk teraz w posiadaniu piłki. Mączyński do Musondy. Nie doszedł do tego podania Zambijczyk. I będzie out dla FCU-ów. Jest pierwsza zmiana w drużynie rosyjskiej. Widzimy, Oliver Thiel opuszcza murawę. Może tam odniósł jakąś delikatną kontuzję Luksemburczyk, bo trochę może dziwna zmiana tuż przed końcem pierwszej połowy. Ale myślę, że tak, był to uraz, tam narzekał na schody do boiska, pokazywał, że jest w lewy bok, lewe biodro może otrzymał jakieś uderzenie i dlatego musiał zejść na ławkę rezerwowych. W jego miejsce Lovro Bizjak. Ufa teraz spokojnie między obrońcami i spokojnie to jest, myślę, słowo, które dobrze obrazuje jak gdyby grę Rosjan w tej pierwszej połowie, bo nie było tu jakiegoś wielkiego tempa w ich poczynaniach, rzadko kiedy zapuszczali się pod bramkę Kaisera. No był taki moment kilkanaście minut temu, że kilka kolejnych akcji Rosjan kończyło się w naszym polu karnym, nie wcześniej, ale też Daniel nie musiał pokazywać jakichś interwencji, bo strzałów albo nie było, albo były niecelne lub zablokowane. Chrapek z prawej strony teraz.
do Celebana. Bo dłuższego podania Piotr Celeban nie wyszło i chyba bez bramek zakończymy tą pierwszą część gry. Zobaczymy, czy arbiter jeszcze da chwilę pograć zawodnikom. Jak wspomniałem, można powiedzieć o optycznej przewadze Śląska, ale bez goli, bez jakichś stuprocentowych szans, choć na pewno jeśli któraś drużyna była bliżej bramki, to był to właśnie WKS. Jeszcze Rosjanie na naszej połowie. Nikitin do Tabidze. Sprzeniw Mączyński. Wprowadzony Wizjak. A czy tam Musonda. Skąd dla Rosjan pokazywał Zambijczyk, że sprawdzą interweniował, ale jeszcze zanim piłka opuściła boisko, odbiło się tam od zawodnika z Rosji. Sędzia zdecydował, że było inaczej. Znowu Aliew. Piotr Celeban przy Wombergu. Ale z autu jest Bizjak, ale może interweniował mu Sonda w defensywie. Wybita piłka. Ciągle jednak Rosjanie na połowie Śląska. Tabidze. Znów mu Sonda dobrze. Samiec teraz dokładnie przyjął tę piłkę. Zdoła jednak oddać do Mączyńskiego. On ładnie zagrał do Płachety, nasz kapitan. Mogła być naprawdę ciekawa szansa dla Śląska na sam koniec tej pierwszej połowy. Niestety jest nasz skrzydłowy na pozycji spalonej. I nic z tej akcji groźnego dla Ufy nie będzie. Widzimy teraz, to poza kamerą akurat się dzieje, więc państwo, szkoda, że państwo tego nie widzą, ale to Oliver Thiel opuszczający boisko z urazem, obok niego fizjoterapeuta, więc tak jak tutaj przypuszczałem, no nie była to zmiana zaplanowana przez trenerów, a wynikała właśnie z kontuzji. Minęła 45 minuta, sędzia jednak pozwala jeszcze grać. Dino Stiglitz do Jakuba Łabojki. Mam nadzieję, że Rosjanie zachowają koncentrację do samego końca. Jest teraz Bizjak. Ale na spalonym, wprowadzony przed kilkoma minutami zawodnik. No i ta akcja kończy pierwszą połowę. 0-0, delikatna przewaga Śląska, bez spektakularnych szans czy stuprocentowych okazji, ale gra na pewno lepsza niż przeciwko FK Teplice. Zapraszamy teraz na przerwę i na drugi odcinek naszego obozowego quizu 1-1, w którym wystąpili Robert Pich oraz Maciej Putnocki. Zobaczcie, jak poradzili sobie Słowacy, a do meczu wrócimy już za 15 minut. Cześć, tu Robert Pich. Cześć, tu Maciej Putnocki. To jest 1-1. Dobra. Gramy, kto pierwszy. Dobra. Ja pierwszy odpowiadam. Niemcy. Anglia. Polska. Belgia. Oj, to jest... Rusja. Długo. Nie, to było długo. Szwecja. No. Jest, na pewno jest. Co to były mistrzostwa twojego? Świata w Rosji. Słowacji. Serbia. O, chyba nie. A, to przegrałem. Brazylia. Nie, trzy były. Tak. Chorwacja. Argentyna. No to chciałem powiedzieć teraz. Chile. Nie? Paraguay.
Nie. W tym grze. Urugwaj. No to teraz chciałem ja powiedzieć. Dosyć. 3 sekundy. Portugalia. Ty nie wszystkie już mi powiedzieli? 3 sekundy. Dawaj, drugi kół. Egipt. Egipt. No, coś nam myśluje, teraz nie wiem co. Szwajcaria. Dobry. Już wydaje, że tak. To pokażę. Tak jest. Masz. Piłka na twojej stronie. Czechy. O. Chyba nie. Nie. Ile jest? 2-2? 2-2. No się pomyli. Iran. Bił. No. Czas. Koniec. Coś mogę powiedzieć, nie? A wiesz co? Jeszcze nie wiem. No dobra, to Slovan. Žilina. Žilina. Spartak Trnava. Košice. Prešov. Tak? Nie. Ale do jakiego roku teraz? Nie, no Prešov, debil. Nie. Punkt hlavne. Banská Bystrica. Tak jest. Idziesz. Dunajska. Streda. Ružomberok. Trenčín. To tam už. Nitra. Tak. Petr Žalka. Wiesz? Ja mam, dalej mam. O, właśnie. O. To już nie ma więcej drużyn. Ma? No. Nic. Dobra. Idea. Inter. O, Inter. Drużyn już nie ma. Wiesz jeszcze? To chyba przegram tą grę. Okej, okay, nic. Bardziel. Suki. Wielu, raz trzeci byli na pewno. Co? Nie? Bardziel. Nie? Co ty? No nie. A jeszcze tam została jakaś drużyna? Ci zostali? Rimavská sobota. Nie. Low camp. Uh,
Ale może drużynę możemy powiedzieć, nie? Czyli to, ja nie wiem, jak się wszyscy na stadionie nazywają. To Real Madrid. San Siro. Okej. Manchester City. City, nie. A może być i Stadion Narodowy? W Polsce? No. No dobra, to robi dalej. Czyli 1-1. Stadion. Jeszcze raz możesz powtórzyć pytanie? Stadiony. 10 na mięsie, okej, 10. Dobra, to ja powiem... Chciała Bukureszt? To mają duży stadion. Mają nowy. Atletico Madrid. Nie? Nie? 2-2. Musisz trafić. Bayern. Dortmund. A kto teraz jest... Kto teraz? Ja? Okej. Benfica. Nie? Nie? A Arsenal jest? Nie. Nie? Kto tam jeszcze jest? Stade de France w Paryżu. O, a. Gra była bardzo wyrównana, ale wygrałem, niestety było blisko. Miałeś szczęście po prostu. Trochę no, tam sędzia mi pomógł na warze, bo nie uznał twojej jeden wynik. Ale myślę, że było okej. Okay. Ciężkie pytania, no ale te stadiony trochę nas nam dali pomyśleć, ale okej, okay. Dzięki. Ci dwa dla mnie. Cześć, tu Robert Pich. Cześć, tu Matus Putnocki. To jest 1-1.
przyszedł. A, dobra. Ja pierwszy odpowiadam. Niemcy. Anglia. Polska. Belgia. Oj, to jest... Rusja. Długo. Nie, to było długo. Szwecja. No. Jest, na pewno jest. Co to były mistrzostwa tego? Świata w Rosji. Serbia. To przegrałem. Brazylia. Brazylia, tak. Chorwacja. Argentyna. No to chciałem powiedzieć teraz. Weź tego Szymona. Szymon! Panom! Cześć! I co, żadnej zmiany? Żadnej zmiany? Ja. Co się stało? Ja mam koszulkę, bluzę i... Tak, nie. Ja tam koszulkę tego. Tak, to masz... No widziałem. Słońce, no. Słońce. Wiem. No nie wieszasz na drugą? Czy wieszasz jak później? Nie jest. Witamy po przerwie, zapraszamy na drugą połowę sparingu Śląska Wrocław z FC Ufa. Do przerwy bez bramek, choć można powiedzieć, że bliżej trafienia był Śląsk Wrocław. Nie były to jednak stuprocentowe szanse i no ten remis po pierwszej połowie niestety bezbramkowy, ale można uznać za raczej zasłużony. Śląsk przeważał, nie potrafił jednak bardzo poważnie zagrozić bramce. Może zmieni się to w drugiej połowie, rozpoczynamy. Śląsk Wrocław bez zmian, w takiej samej jedenastce jak rozpoczął spotkanie, więc Daniel Kaiser w bramce, z prawej strony defensywy Lubambo Musonda, w środku Celeman i Golla, z lewej Dino Stiglec. W środku pola Jakub Obojko, Krzysztof Mączyński, przed nimi Michał Chrapek, skrzydłowi Damian Gąska, Przemysław Płacheta i w ataku Piotr Samiec-Talar. Przemek Płacheta teraz na skrzydle z Dino Stiglecem. Nie zdoła teraz dopaść do piłki Krzysztof Mączyński, blisko był, ale nie sięgnął jej. Nie za od dla Ufy.
Niedokładne pytanie. I dobry tutaj wyblok Przemysława Płachety. Będzie piłka dla Śląska. W pierwszej połowie, jak wspomniałem, Śląsk częściej zaglądał w pole karne, czy w pobliże pola karnego przeciwnika. Nie było bardzo groźnych strzałów, nie było spektakularnych interwencji bramkarza. Tu pamiętamy celne uderzenie Damiana Gąski. Damian Gąska był też blisko tego, by oddać strzał po bardzo dobrej akcji Przemysława Płachety. Takie płaskie podanie Płachety wówczas przed bramkę, nie sięgnął wtedy piłki Gąska. Uderzał też chwilę później Jakub Łabojko. Potem Gąska z takiego woleja z okolic 16 metra również. Nie były to strzały bardzo groźne. W większości były to strzały niestety niecelne. Ale było ich więcej niż te, które pokazała nam UFA. Śląsk zaprezentował się lepiej. I to lepiej na tle naprawdę silnej drużyny, bo FC UFA to jest, przypomnijmy, siódmy zespół Ligi Rosyjskiej. Teraz piłka na lewym skrzydle. Minięty tam Sonda, ale tylko na moment skoczyła ta piłka od skrzydłowego rosyjskiej drużyny i znowu od bramki Daniel Kajzer. Rozgrzewali się rezerwowi Śląska już w pierwszej połowie, ale w przerwie trener Lawiczka nie zdecydował się na żadną ruszadę w składzie. W meczu z Teplicami w przerwie było parę zmian, a w poprzednim sparingu z Miedzią Legnicą aż 9 na drugą połowę, niemal zupełnie inna drużyna wyszła wówczas na boisko. Tylko Diego Ziwulić i Lubambo Musonda rozegrali pełne 90 minut. Teraz Golla z Celebanem w obronie. Celeban wybija piłkę nie za daleko, ale był tam Łabojko. Oj, sam jest Tadar teraz faulowany, podcięty nasz napastnik. Na szczęście szybko wstaje. Wyglądało to dosyć groźnie, bo tak z dużym impetem Piotrek upadł na murawę. Na szczęście szybko podniósł się i gra dalej. Łączyński z Muzondą. Sporo właśnie ten duet był przy piłce w pierwszej części gry. Wiele akcji przechodziło przez Krzysztofa Łączyńskiego. Nasz kapitan, taki mózg drużyny w środku pola. Musonda również aktywny z prawej strony. Dążył się do akcji ofensywnych. W defensywie wiele pracy nie miał. Bez dużych błędów Zambijczyk w defensywie. To ważne, bo wiemy, że nowa dla niego pozycja. Wypróbowywany jest jako taka alternatywa na boku defensywy. I radzi sobie na razie przynajmniej przyzwoicie. Halował teraz Piotr Celeban. Nie, jednak nie było tutaj przewinienia. Może wznowić grę Daniel Kajzer. Kajzer krótko do Golli. Wojciech Golla przedłużył tuż przed obozem kontrakt z klubem aż do 2023 roku, do końca czerwca. Na pewno bardzo dobra informacja dla kibiców WKS-u, no bo Wojtek był jednym z filarów Śląska w rundzie jesiennej, również w zeszłym sezonie pewne miejsce w pierwszym składzie, już półtora roku jest we Wrocławiu, 28-letni obrońca. Jak sam wspominał, no nie bardzo chce myśleć, rozmawiać i zastanawiać się już o tym pierwszym swoim roku tutaj, o pierwszym sezonie. Nie był on udany, Śląsk w dolnej połówce, teraz jest lepiej. Teraz Dino Stiglec, jest rykoszet i jest bramka. 1-0 dla Śląska Wrocław. Bardzo dobrze. Dino Stiglec uderzył zza pola karnego. Od 51 minuty Śląsk prowadzi z FC UFA 1-0.
Strzał Dino Stigleca, piłka odbita od Piotrka Samca Talara. Wiemy, jest to bardzo ważne dla napastnika, by umieć dobrze się ustawić w polu karnym, by mieć trochę szczęścia, by czasem ta piłka odbiła się od nogi, od pleców, od głowy, od czegokolwiek i potem wpadła do siatki. Tak było i tym razem. Więc można powiedzieć, że taka bramka na pół. Pół Dino Stigleca, pół Piotr Samiec Talar. Najważniejsze, że jest to cały gol dla Śląska i 1-0 prowadzą wrocławianie. Moczyński w środku pola, uprzedzony. I ufa teraz od linii obronnych będzie wyprowadzać swoją akcję. No, może Rosjanie troszeczkę przyspieszą, może pokażą więcej w ofensywie po tej straconej bramce. Już jeden sparing przegrany mają za sobą. Pewnie nie chcą tego powtórzyć, choć w pierwszej połowie no nie pokazali jakiejś wielkiej piłki. Ale jak wszyscy kibice piłki nożnej znają to powiedzenie, gra się tak, jak przeciwnik pozwala. Śląsk grał naprawdę dobrze i nie pozwolił Rosjanom na wiele. Michał Chrapek teraz delikatnie ucierpiał. Kuleje troszeczkę nasz pomocnik. Wszystko chyba będzie w porządku, jak to się mówi, rozchodzi ten takie drobne uderzenie, które trzymał w prawą nogę. I gramy dalej. Musonda. Zatrzymał się Zambijczyk, ale nie stracił piłki. Łabojko z Mączyńskim. Znowu Łabojko. Przedzony tam przez przeciwnika. Och, teraz Wojciech Gola upada na murawę. Groźnie to wyglądało. Jest Bizjak w ofensywie, nie zatrzymał gry. Ufa gra, a Wojciech Gola leży na połowie przeciwnika. Piłka teraz na lewym skrzydle. Rosjanie no zatrzymują wreszcie grę i arbitrzy i zawodnicy Ufy. Wojciech Gola opatrywany teraz przez fizjoterapeutów i naszego doktora Wojciecha Schneidera. Fatalna by to była wieść, jeśli to starcie zakończyłoby się jakąś kontuzją naszego obrońcy. Widzimy, że twarz ukryta w dłoniach. Duży ból musi odczuwać nasz zawodnik. Cała drużyna tutaj już przy nim. Krzysztof Mączyński tam coś rozmawia z Wojtkiem Gollą. Mąka, jak wiemy, kapitanem drużyny. Wojciech Golla wicekapitanem. Pod nieobecność Krzysztofa kilkakrotnie wyprowadzał drużynę z opaską na ramieniu na boisko. Pojawił się tam również trener Zdenek Swoboda, drugi trener Śląska. Wstaje Wojtek, ale utykając niestety, podpierając się na ramieniach doktora oraz Jarka Szandrocha, opuszcza boisko. Źle to wygląda niestety. Sygnalizuje tutaj nasz lekarz, że konieczna będzie zmiana. Zobaczymy, kto zastąpi Wojtka na boisko. Prawdopodobnie Mariusz Pawele coś tam rozciąga się za boczną linią. Mario. No, zła informacja. Będziemy czekać, jak to się zakończy, jaka będzie diagnoza taka na szybko tutaj lekarza, fizjoterapeutów, co mogło się stać Wojtkowi. No, z dużą prędkością ruszył tam do przerwania tej akcji. Upadł na murawę zahaczony przez Bizjaka.
No i Wojtek teraz opuszcza boisko, zmierza do szatni. No my musimy wracać na Murawę. Mieliśmy już jesienią jedną bardzo groźną kontuzję kolana Łukasza Brozia. To świetna forma mocnego obrońcy i bardzo nieszczęśliwa i bardzo poważna kontuzja wyłączająca go z gry na kilka miesięcy. Jest to najczarniejszy scenariusz, nie chcę tutaj być takim złym wróżbitą na temat stanu zdrowia Wojciecha Goli. Poczekamy, co powiedzą doktorzy, co powiedzą fizjoterapeuci, jaki ten uraz może być. No, a tymczasem Wojciecha Golle na boisku zastępuje nie Mariusz Pawelac, a Israel Puerto. Więc stara w pressingu, 58 minuta, WKS prowadzi 1-0, ale gra już bez Wojciecha Goli, którego zastąpił Israel Puerto. Jak wspominałem w pierwszej połowie, teraz na tą drugą część gry na Murawie żółte piłki, które przywieźli są Rosjanie. W pierwszej części gry graliśmy białymi futbolówkami Śląska, którymi wrocławianie trenują na co dzień. Jest out dla Ufy, wrzutka w pole karne, właściwie jest dobra interwencja. Jeszcze piłka wraca w szesnastkę, Lubambo Musonda tam odbija piłkę, ale nie dopuszcza do jej wyjścia za linię Damian Gąska. Nie będzie rzutu różnego, ale nie ma też futbolówki w posiadaniu Śląska. Ciągle Rosjanie. Dobra teraz akcja na lewym skrzydle, dośrodkowanie. Israel Puerto, taka pierwsza jego interwencja w meczu. Ważna i bardzo pewna. Bicie głową tutaj nie dał najmniejszych szans napastnikom, by dojść do tej piłki. Małojko. Pokazał się Stiglitz, pokazał się z drugiej strony Mączyński, do niego zagranie. Długa piłka do Przemysława Płachety. Kilka razy w pierwszej części gry pokazywał takie zagrania Krzysztof Mączyński, czy to do Stigleca, czy Płachety, czy z drugiej strony do Gąski albo Musondy. Bizjak przejdził obojkę, ale zagrał niedokładnie. I przy piłce Daniel Kaiser. Daniel, jak mówiłem, pierwszy raz w bramce podczas tego okresu przygotowawczego. No, w Rudzie Jesiennej też nie miał wiele okazji do wykazania się. Pamiętamy Maciusz Putnocki. Świetna runda, świetna forma. I no, nie mogli nasi pozostali bramkarze liczyć na wiele minut. Daniel zagrał tylko w Pucharze Polski przeciwko Widzewowi Łódź. Pamiętamy, Śląsk niestety przegrał tamten mecz 0-2. Odpadł z rozgrywek i Daniel nie miał kolejnych szans na pokazanie się w pierwszej drużynie WKS-u. Występował niekiedy w trzecioligowych rezerwach. Chapek teraz strata, Bizjak. I dalej Kaiser na 15 mecze tuż przed linią pola karnego piąstkuje nasz goalkeeper. Lubambo Musonda. Szczęśliwie udało się utrzymać tę piłkę w boisku. Damian Gąska z Musondą. No i tym razem już Musonda obija przeciwnika i jest out dla Śląska. Tak.
Uzon da dłuższy wyrzut w kierunku Chrapka, ale dłuższy, ale jednak nie dość długi, bo przejęli to Rosjanie. Znowu Musonda. Przypocznie chorągiewce, udało mu się tam przejść trochę szczęśliwie jednego zawodnika. Zabrał do łabojki, ten jednak niedokładnie na prawe skrzydło. Juka na boku, tam Stiglec z Bochetą w defensywie walczyli. Piotr Teleba mobilizuje tutaj kolegów. No, przez ostatnie kilka minut mniej było Śląska na połowie przeciwnika, to raczej UFA operuje tutaj wokół naszego pola karnego. Sukhov teraz z autu do Ununowa. Czyli wrocławianie Muczyński, Stinglec. Krótko po ziemi, dokładnie gra teraz Śląsk. Pocheta dłuższe podanie w kierunku Gąski, ale trudno było aż tak dokładnie zagrać z takiej odległości. Pocheta zdecydował się na takie niełatwe rozwiązanie, ale było to niedokładne podanie. W drugiej połowie pojawił się Paweł Alikin na boisku. Pełni teraz rolę kapitana FC Ufy. No i jest kapitanem na co dzień w drużynie. I warto tutaj podkreślić, że gra w FC Ufa właściwie od momentu założenia drużyny 2010 roku. Wierny tym barwom. No, duży szacunek wśród rosyjskich kibiców uzyskuje sobie tą wieloletnią grą na wysokim poziomie, bo ciągle jest jednym z najważniejszych obrońców. A teraz dwie zmiany w drużynie Śląska-Wrocław, również w linii defensywnej. Za Dino Stigleca pojawia się Mariusz Pawelec, a Piotra Samca-Talara zastępuje Sebastian Berger. To jest zmiana na pozycji numer 9, na pozycji wysuniętego napastnika. Sukhov teraz z prawej strony. Jest przy nim Bojko, jest Pocheta. Mógł być groźnie teraz, gdy Bizjak doszedł do tego podania. A szczęście dla Śląska to się nie udało. 65. minuta. Wrocławianie prowadzą 1-0. Ale w ostatnich minutach to drużyna z Ufy lepiej sobie poczyna na murawie. Łączyński z Sygowską. Puerto do Pawelca. Pawelec dzisiaj na lewej stronie zastąpił Stigleca. Co ciekawe, z boiska zeszli ten Stiglec oraz Piotr Samiec-Salar, więc można powiedzieć dwóch strzelców gola dla Śląska, choć WKS ma na koncie tylko jedną bramkę, to byli ją jakby do spółki. Tino Stiglec uderzał za pola karnego i Piotr Samiec-Salar, od którego piłka odbiła się i wpadła do siatki. Pawelec. Na skrzydło do boku, tutaj jest Przemek Pocheta, walczy z Suchowem, dośrodkowuje, będzie rzut rożny. Przemek Pocheta ucierpiał tam w tym starciu. Widać, że mocno zabolała go tam interwencja zawodnika z Ufy. A
zostaje jednak Przemek sam. Chyba nie będzie interwencji, nie będzie konieczna interwencja fizjoterapeutów, chociaż są tam już Krzysztof Bukowski i Radosław Żabski. Nie bez szwanku z tej akcji wyszedł również Sukhov, zawodnik rosyjskiej drużyny. Mamy chwilę przerwy w grze. Będzie korner, piłkę ustawia Krzysztof Łączyński. Już ruszył do dośrodkowania Mąka, ale jednak zatrzymał się, będzie ponowna próba. Coś nie tak było z ustawieniem Wrocławia. Teraz wszystko w porządku. Mączyński dośrodkowuje, szuka tam Celebana, ale uprzedzili go obrońcy Ufy. Znów walczy Płacheta. Dobrze to zrobił, zdobył piłkę. Mączyński efektownie próbował odegrać do Płachety. Zablokowali to podanie przeciwnicy i będzie aut. Paweł jest to Chrapka, dobrze pokazał się Chrapek. Teraz efektownie i piruetem minął zawodnika. Do Płachety, Płacheta do Chrapka. Nie było tam spalonego, gdyby trochę lepiej udało się opanować Chrapkowi piłkę. Mogła być groźna sytuacja. Dobrze w pressingu. Teraz Przemek Płacheta i jest out dla Ufy. Ale niedaleko własnego pola karnego mają piłkę. Rosjanie, będzie okazja, by przejąć piłkę blisko bramki dla Śląska. Kolejna zmiana w drużynie WKS-u teraz. Przemek Płacheta opuszcza boisko, a w jego miejsce Filip Markowicz. Serb wędruje tam na skrzydło. Dla niego to też pierwsza okazja podczas tego okresu przygotowawczego, gdy pojawia się na murawie Filip Markowicz. Pamiętamy, czerwona kartka w ostatnim meczu jesieni, ostatnim meczu 2019 roku z Krakowią. WKS przegrał 0-2 i w końcówce stracił jeszcze Markowicza. Wydawało się, że straci go na jedno spotkanie. Niestety kara dla Serba okazała się bardziej dotkliwa. Został zawieszony aż na 3 mecze. No i na początku rundy wiosennej nie będzie mógł pomóc Wrocławianom. To nie oznacza, że tutaj w sparingach nie otrzyma swojej szansy, bo to są, wydaje się, z obecnej perspektywy dużo te 3 mecze, ale już za miesiąc już Filip będzie mógł pokazywać się na murawie, będzie uprawniony do gry i na pewno jego wysoka forma przydałaby się w tej formacji ofensywnej Śląska, bo ten Lawiczka podkreślał to po meczu z Teplicami, ale mówił to również kilkakrotnie w czasie rundy jesiennej, że brakowało tej efektywności z przodu, brakowało finalizacji akcji. No i Filip jako ofensywny zawodnik, mogąc zagrać czy to na skrzydle, czy na pozycji numer 10, bliżej środka, a nawet jako napastnik, mógłby w tej finalizacji i w tej efektywności z przodu pomóc. Potrzebna jest jednak wysoka forma i pokazywanie jej regularnie na boiskach PKO Ekstraklasy. Klasy. 20 minut do końca. Ciągle 1-0 dla Śląska Wrocław po bramce chyba Piotrka Samca-Talara, trzeba powiedzieć, bo to on ostatni dotykał piłkę, zmienił jej tor lotu, choć uderzał Dino Stiglet. Śląsk prowadzi 1-0. Ufa bez większych okazji podbramkowych, więc dobrze dzisiaj Śląsk zorganizowany w obronie. Michał Chrapek przewracany w środku pola, bez faulu jednak. Teraz Piotr Celeban w defensywie. Dobre zagranie Piotra Celebana, nawet bardzo dobre, bo nie tylko przerwał tę akcję, ale wywalczył piłkę dla Śląska. Zdało tam sprytnie obić nogi jednego z przeciwników i nie będzie rzutu rożnego dla Ufy. Będzie piłka zławiana od bramki przez Daniela Kajzera. Drugie wybicie Kajzera w kierunku Markowicza. Wygrał pojedynkówkowy Markowicz. Próbował zgrywać do Bergiera, innego rezerwowego. Niedokładnie jednak i będzie out dla Ufy.
Sebastian Berger w poprzednim meczu z Teplicami wiele minut na boisku spędził, bo całą pierwszą połowę grał jako napastnik, potem w drugiej około 60-70 minuty, nie pamiętam dokładnie, pojawił się na boisku jako skrzydłowy. I właśnie jako skrzydłowy bardzo dobrą akcję przeprowadził z Przemysławem Barkielem. Niestety Przemek był wówczas na pozycji spalonej. Gdyby nie, to byłaby 100% szansa. Podawał mu wtedy Berger. Po meczu Sebastian przyznał jednak, że w tej akcji chyba mógł to rozwiązać lepiej. Mógł sam wpaść w pole karne. Widział tam taki korytarz dla siebie, miał piłkę na lepszej dla siebie nodze i mógł to zakończyć strzałem. Zdecydował się na podanie. Była pozycja wpalona i nic z tej akcji nie było. Łabojko teraz dobrze w defensywie, faulowany. Zasygnalizował to przewinienie arbiter boczny. Rzut wolny dla Śląska po faulu na Łabojce. Znawia grę Puerto z Łączyńskim. Krótko teraz do Kajzera. I już jest Musonda. Dobrze minął przeciwnika Musonda. Chrapek efektownie piętką do Bergiera. Berger wywalczył rzut z autu, tak. Piłka do Śląska w rękach naszego zambijskiego zawodnika. Wycofuje do Celebana. Ale jest chwila w przerwie w grze, bo zmiana w drużynie FC Ufy. W 56. Agalarow melduje się na boisku. Widzimy Agalarow pierwszy tam do środka pola, jest ustawiony przy Jakubie Łabojce. Na środek pola jak na razie od pierwszej minuty cały czas taki sam. Teraz ładnie Berger do Markowicza. Nie zdołał minąć kolejnego rywala i oddać strzału. Jak wspomniałem, na środek pola Łabojko, Mączyński i Chrapek od początku, od pierwszej minuty w takim zestawieniu. Możliwe, że jednak już za chwilę to ustawienie środka pola się zmieni, bo Przemek Bargiel rozgrzewa się za boczną linią, jest już gotowy do wejścia. Przemek Bargiel, który trenerowiczka jest tutaj na pozycji numer 10. Teraz strata Lubambo Musondy, jest piłka w naszym polu karnym, ale Musonda bardzo dobrym ślizgiem naprawia swój błąd. No, trzeba przyznać, że bardzo umiejętnie odebrał tę piłkę Zambijczyk. Wymagało to dobrego refleksu, odpowiedniego timingu, żeby ten ślizg wykonać na czas i odebrać piłkę czystą, bo działo się to wszystko w polu karnym, więc było zagrożenie, by przy ewentualnym kontakcie mógł być podyktowany rzut karny wówczas. Ale na pewno to wcześniejsze podanie Zambijczyka do udanych nie należało. Znowu ufa, właśnie Agalarow przed momentem. I odbiór Śląska. Celeban wygrywał ten pojedynek. Dobrze, nasi środkowi obrońcy radzili sobie dzisiaj. Nie radzą nadal. Najpierw Celeban z Gollą, teraz Celeban z Puerto. Wojtek Golla opuścił boisko z kontuzją. Zobaczymy, jakie będą rokowania, notowania i przewidywania lekarzy Śląska na temat stanu zdrowia Wojciecha Golli. Teraz będzie wspomniana zmiana. Przemek Bargiel pojawi się na boisku, zastąpi Michała Chrapka. A jednak nie, jednak Krzysztof Młociński schodzi z boiska. Michał Chrapek już tu podążał do Przemka Bargiela, by przybić piątkę i zejść z boiska, ale to nie on zejdzie z boiska. Krzysztof Moczyński, który przekazuje teraz opaskę kapitana Mariuszowi Pawelcowi. I na ostatni kwadrans na murawie melduje się Przemysław Bargiel z numerem 27. Przemek Bargiel bez debiutu w pierwszej drużynie jesienią.
pojawiał się już w kadrze meczowej. Ten początek, kiedy przyszedł do Śląska, raczej jeszcze trenował z drugą drużyną, z rezerwami. Wprowadzany był do treningów, do gry. Zaczął już. O, i teraz błąd mu sądy. Za chwilę skończymy historię o Bargielu, bo jest szansa dla Ufy, ale dobra interwencja Izraela Puerto i będzie rzut rożny. Uderzał Kozlov. Źle tam głową zagrywał Zambijczyk. Jednak wyszło teraz to może jego mniejsze obycie na tej pozycji. Na szczęście w porę naprawili jego złe zachowanie koledzy. Na przykład Bargiel, jak wspomniałem, był już wielokrotnie w kadrze meczowej pierwszej drużyny, a gdy wydawało się, że ten debiut nadchodzi, przyszła kontuzja, która połączyła go z treningów i uniemożliwiła to pierwsze pojawienie się na murawie w Ekstraklasie w barwach WKS-u. Myślę, że na dobrej drodze by taką szansę otrzymać wiosną. Tu teraz rzut rożny dla Ufy, ale bez większego zagrożenia wznowi grę Daniel Kaiser. Szeroko ustawiony Mariusz Pawelec tutaj z lewej strony, przed nim jeszcze Damian Gąska. W tej okolicy będzie prawdopodobnie wybijał piłkę. No Mariusz Pawelec to nawet za linią ustawiony. Piłka jednak bliżej zagrana do środka w kierunku Bargiela, tam podwojona przez wyższych od siebie przeciwników Przemek. Paul WKS-u. Dziwna trochę interwencja i decyzja, nie interwencja arbitra i piłka dla Ufy. A kolejną zmianą w Śląsku będzie pojawienie się na boisku Diego Żigulicia. Przypuszczam, że zastąpi Jakuba Łabojka. Teraz piłka na prawym skrzydle, Sukow dośrodkowuje, Celeman tam właśnie z Łabojko interweniowali. Był też Busonda, teraz Przemek Bargiel. Nie zdał dopaść do piłki, ale był tam faulowany zawodnik Śląska i będzie rzut wolny dla WKS-u i będzie chyba czas na wspomnianą zmianę. Więc Żigulic z 23 na plecach. Jednak nie Jakub Łabojko. Teraz Michał Chrapek opuszcza boisko. Przed momentem wydawało się, że jego zastąpi Przemek Bargiel. Wówczas murawę opuścił Krzysztof Mączyński. Teraz schodzi Michał Chrapek i środek pola WKS-u to Żigulic, Łabojko i Bargiel. Daniel Kaiser, Piotr Celeman, Lubambo Musonda, Jakub Łabojko i Damian Gąska to są na razie zawodnicy, którzy od początku, od pierwszej minuty grają w tym spotkaniu i nie zostali jeszcze zmienieni. Reszta piłkarzy, którzy zaczynali to spotkanie, już murawę opuściła. Około 10 minut do końca spotkania. No o tej porze powinniśmy już być po tym meczu, ale zaczął się on z drobnym opóźnieniem. Teraz FC Ufa w naszym polu karnym. Znowu Musonda musiał tam interweniować. Jest też Markowicz. Dobra interwencja Markowicza w obronie i będzie rzut rożny. A opóźnienie z rozpoczęciem tego spotkania wynikało z awarii autokaru, która dotknęła zespół FC Ufa w drodze na ten mecz. Na szczęście zmiany jakby z czasem rozegrania meczu nie były wielkie, to około 15 minut. No i właśnie dlatego o godzinie 15:54 jeszcze gramy i mamy jeszcze 10 minut do końca tego spotkania. Rzut rożny. O, że tam interweniował Puerto, bo Alikin doszedł do strzału głową, kapitan Rosjan. Uderzył piłkę obrońca Ufy, potem wybił ją obrońca Śląska i znowu jest rzut rożny. Dłuższe dośrodkowanie na dalszy słupek. Mariusz Pawelec dobrze interweniuje. No i będzie kolejna okazja do dośrodkowania z rzutu rożnego, ale po drugiej stronie boiska teraz. Patrzył tam Pawelec z Agalarowem, dwóch rezerwowych dzisiaj zawodników. Thank you.
Dośrodkowanie, znowu Paweł jest dobrze w obronie, jest to chyba Bogusława na lewej stronie tym razem. Długie, długie zagranie Zambijczyka. Takie na uwolnienie, jak to się mówi, drużyny z własnego pola karnego, no przeniesienie ciężaru na połowę rywala. Teraz znowu Musonda zagrywał tym razem głową. Był przy tym faulowany. I będzie wolny dla Śląska. Będzie też zmiana w drużynie Ufy. Ta zmiana na pozycji bramkarza. Opuści boisko Szatwiński z numerem 16, a w jego miejsce z numerem 1 Aleksiej Chemow. Mówię zagranie w kierunku Markowicza, ale no, nie mógł dojść do tej piłki Markowicz. Myślę, że nawet i Musonda czy Płacheta, jeśli najszybsi zawodnicy, też mogliby mieć problem, by dopaść do tej piłki, zanim ona opuści murawę. Chemow w swoim pierwszym kontakcie z piłką, długie wybicie. Pawelec, walka w powietrzu. Taka na prawym stronie, Lekozlow tam uprzedzony przez Puerto. A Galarów z prawej strony, bardzo dobry ślizg Mariusza Pawelca i zatrzymał tę piłkę. No ślizg, jak wszyscy kibice Śląska wiedzą, popisowe danie, można powiedzieć, w kuchni Mariusza Pawelca. Świetnie po raz kolejny w ten sposób przerwał akcję rywala zawodnik UKS-u. Bargier do Bergiera. No, faulowany tutaj Sebastian Bergier, zdecydowanie taktyczne przewidzenie. Powiedział już tutaj zawodników, że czysto nie zdoła zatrzymać naszego napastnika, a wolał popełnić faul niż pozwolić Bergerowi ruszyć w stronę pola karnego rosyjskiej drużyny. Na prawej stronie teraz piłka, pojawił się tam Berger, zagrał z Markowiciem. No dobrze, doła Bojko do Bergiela. No była Bojko, Pawelec, Ląska. No przygrywają Wrocławianie tę piłkę z jednego skrzydła na drugie krótkimi podaniami po ziemi. Jest to coś, co widzieliśmy w pierwszej połowie i w drugiej. Myślę, że coś, czego trochę brakuje drużynie z Rosji. Taka większa cierpliwość w budowaniu akcji, w budowaniu ataku pozycyjnego. Ładne zagranie, dobre przyjęcie Markowicza teraz. Wpada w pole karne ser. Zobaczymy, czy będzie uderzenie. Jest strzał, jest interwencja Chemowa. Ładna akcja Śląska, dobrze. Pokazał się tam Filip Markowicz na prawym skrzydle. Uderzył lewą nogą. Po krótkim słupku nie zaskoczył tutaj Chemowa. Dobrze był rozgrzany bramkarz rosyjskiej drużyny, bo dopiero co pojawił się na boisku i zdołał dobrze interweniować. No jedna z lepszych akcji i groźniejszych w całym meczu. Będzie rzut rożny, jest Damian Gąska przy piłce, on dośrodkowuje. Uderza tam Izrael Puerto, kolejny celny strzał, ale dobra interwencja Chemowa. No, nie musiał się teraz tak napocić jak przed chwilą przy strzale Markowicza, bo strzał Puerto lżejszy i w sam środek bramki, gdzie już czekał na piłkę rezerwowy dzisiaj bramkarz FC Ufa. Do końca meczu Śląska 5 minut, a na nieodległym tutaj stadionie AEK Larnaka za chwilę rozpoczyna się mecz zwany derbami Cypru. Larnaka mierzy się z Limassolem. Słychać tutaj w tle muzykę dobiegającą z tego stadionu, jest trochę kibiców. Ważny mecz tutaj dla lokalnej społeczności, dla tego miasta. Ale my skupiamy się na meczu Śląska-Wrocław. Kolejna walka Pawelca tam z lewej strony naszej linii obrony. Udana, wybicie na aut.
No, tutaj Daniel Kaiser musiał interweniować. Ta piłka, myślę, że pomysłem było dośrodkowanie piłki przed bramkę. Trochę może nie udało się tego zrobić tak, jak chciał pomocnik Ufy. No i piłka poleciała w światło bramki. Daniel Kaiser tam przytomnie wybił ją jeszcze nad poprzeczkę, by nie było żadnych wątpliwości, żadnego błędu i żadnej bramki. Rzut rożny. Piotr Telewan pofrunął tam w powietrze zdecydowanie najwyżej. Wąska wybił przed pole karne, tylko na moment. Ununow już przy piłce. Dobrze, Wąska teraz w defensywie wypchnął zawodnika Ufy poza linię boczną i będzie out dla Śląska. Gra wznowi Mariusz Pawelec, kapitan obecnie Śląska Wrocław. Otrzymał tą opaskę od Krzysztofa Mączyńskiego, który strzelił z boiska kilkanaście minut temu. Pawelec w kierunku Bergiera przyjął piłkę Łabojko Markowicz z Musondą. Musonda tutaj ledwo dopadł do tej piłki. Nie wiem, nie miał ani chwili na zastanowienie się, gdzie ją zagrać. I zagrał niedokładnie. Gąska dobrze do Bargiela. Jest Berger teraz przed polem karnym. Zagrywa do Filipa Markowicza. Będzie bardzo dobra sytuacja. Jest interwencja Chemowa. Nie ma bramki. Nie ma 2-0. Blisko Śląsku podwyższenia wyniku. Znów blisko był Filip Markowicz. Kilka minut temu dobrze z prawego skrzydła zszedł do środka i lewą nogą uderzył. Obronił to wówczas Chemow. Teraz pokazał się na prawej stronie Sebastianowi Bergerowi. Sebastian zagrał do niego. Filip trochę chyba za daleko wypuścił sobie piłkę. Nie miał tak dobrze ustawionej tej futbolówki, by czysto uderzyć. No i wychodzący z bramki Chemow zatrzymał piłkę na drodze do siatki. I ciągle 1-0 dla Śląska. Musimy uważać jeszcze w obronie. Ostatnie minuty. Bardzo dobrze byłoby wygrać ten sparing. Bo jak na razie mamy remis z Miedzią, porażkę z Teplicami. No i z tym teoretycznie najsilniejszym przeciwnikiem. Zwycięstwo na pewno byłoby dobre dla morali i piłkarzy, i kibiców, którzy co prawda zdają sobie sprawę, że sparingi nie służą zdobywaniu punktów, nie są tak istotne jak mecze ligowe, ale zawsze oczekują od Śląska zwycięstwa i tego samego oczekują też od piłkarzy, trenerzy WKS-u. Markowicz teraz w defensywie. Ufa, tak można powiedzieć, po koszykarsku, trochę po obwodzie rozgrywa piłkę. Zagraje na skrzydło. Spiłka przed polem karnym, dobrze tam Celeban z Dziwuliciem. Ale wcześniej był spalony, więc nie byłoby zagrożenia. Nawet gdyby zawodnik z Ufy zdołał oddać strzał. Nie będzie już chyba zmian w naszej drużynie, niedługo koniec meczu, więc tych kilku zawodników, których wymieniałem przed momentem, Kaiser, Celeban, Musonda, Łabojko, Gąska, rozegrają całe spotkanie, 90 minut. To już drugi taki mecz Lubambo Musondy, bo i w Trzebnicy pełne 90 minut zaliczył Zambijczyk. No daje mu czas i okazję Witesa Zawiczka, by trochę zadomowił się na pozycji prawego obrońcy, by poznał smak gry bardziej defensywnej niż ofensywnej, do której był przyzwyczajony Lubambo. Teraz piłka jednak po drugiej stronie. Pawelec do Dziwulicia. Odbita ta piłka przez Sukchowa i kolejny aut dla Śląska. Jest tam Łabojko. Dłuższe podanie jednak w kierunku Bergiera. Dobrze głową zgrywa Berger do Bargiela. Ale Barger trochę chyba niedokładnie tą piłkę w górę podbił. Zanim Berger się pojawił, uprzedzili go obrońcy. A teraz arbiter kończy spotkanie. Wygrywamy 1-0 z FC Ufą po bramce Piotrka Samca-Talara, który jak gdyby odbił futbolówkę po strzale Dino Stigleca. Drugi sparing Śląska podczas przygotowań na Cyprze, trzeci w ogóle podczas tego okresu przygotowawczego i pierwsze zwycięstwo z siódmą drużyną Ligi Rosyjską FC Ufa.
dobre spotkanie Śląska bez wielkich fajerwerków, bez jakichś wielu spektakularnych akcji czy szans podbramkowych, ale bardzo ważne zwycięstwo, podkreślałem to ja, podkreślali to trenerzy, zawodnicy, że ważne są te zwycięstwa również w meczach sparingowych. No i tak jest dzisiaj. Mam nadzieję, że tak samo będzie we wtorek, kiedy to Śląsk zagra z FC Lipawą. Z Łotwy będzie to ostatni sparing Śląska jeszcze tutaj na Cyprze. Dzień później wrocławianie wracają do treningów już w Polsce. A przed startem ligi 2 lutego zagramy jeszcze z czeskim Hradec Kralove. Na dzisiaj to tyle. Słyszymy się we wtorek. Do usłyszenia i do zobaczenia. Komentował Jędrzej